Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Xaurus, a przed wami Daily Newsy z 28 stycznia 2019 roku. Zapraszam do oglądania. Niedawna informacja o przejściu Fallouta 76 na model free-to-play okazała się nieprawdziwa, co jednak nie przekreśla szans, że wkrótce dostaniemy nowego Fallouta za friko. Szczególnie, że cena gry cały czas leci w dół. Było 250 zł, później 120 zł, 70, 50, a teraz 38. Właśnie tyle zapłacicie za nowy egzemplarz gry, przykładowo w sklepie cdcase.com. I jest to cena po 5% obniżce, ponieważ oficjalna wynosi 39 zł. To i tak mniej niż za egzemplarz przykładowo Black Deserta, który kosztuje 40 zł. Fallout 76 niebezpiecznie zbliża się do granicy obciachu. Jeszcze trochę będzie wrzucony do koszyków w sklepach Biedronka z napisem wszystko po 19,99. No chyba, że Bethesda pójdzie po rozum do głowy i przetransferuje wcześniej Fallouta 76 na free to play, a potem będzie czerpać kasiorę z mikrotransakcji. Pożyjemy, zobaczymy. Otwierajcie szampany, bo Mail.ru, czyli rosyjski wydawca Lost Ark Online, nie planuje wprowadzić blokady IP dla graczy spoza terenu Rosji. Tak wynika z oficjalnego FAQ, które ostatnio zostało odświeżone. Oznacza to, że już za kilka tygodni lub miesięcy, normalnie bez żadnych VPN-ów, wejdziemy do jednego z ciekawszych i bardziej wyczekiwanych MMORPG-ów w 2019 roku. Rosyjski Lost Ark Online będzie oczywiście darmowy. Ruszyła już nawet sprzedaż Founders Packów z prezentami i gwarantowanym dostępem do Closed Bety. Cena to 50 zł. Zamknięte testy, o których mowa, mają wystartować w lutym lub też w marcu. Nie tak dawno wystartował nowy przeglądarkowy MMO, który jest oczywiście nawiązaniem do Heroes of Might and Magic. Fanów tej serii można liczyć w milionach osób, więc nic dziwnego, że jak grzyby po deszczu pojawiają się kolejne produkty, które w mniej lub bardziej udany sposób naśladują oryginał. Jak jest z Heroes Origin? Trudno ocenić na odległość. Załóżcie konto i zagrajcie nawet kilka minut. Nie musicie w zasadzie niczego ściągać. Lepiej, żeby Heroes Origin wam się spodobał, bo oficjalna wersja gry od Ubisoftu jest praktycznie żywym trupem. Aktualizacji brak, wsparcia technicznego również, nie mówiąc o ciągłych problemach z logowaniem lub dostępem do strony. Gra żyje, bo żyje, ale tak naprawdę dawno już odeszła z tego świata. Większość czołowych platform i gier zrezygnowała już ze wsparcia dla Windowsa XP i Windowsa Vista. Teraz przyszła kolej również na Path of Exile. Następny dodatek, czy też patch 3.6.0, który pojawi się na początku marca, nie będzie już wspierał XP i Visty. Grinding Gear Games odchodzi od tych systemów i radzi swoim graczom, aby jak najszybciej przerzucili się na nowsze oprogramowanie. Rezygnacja z XP-ka i Visty nie powinna jednak w żaden sposób uderzyć w społeczność. Tylko 0,1% całej bazy użytkowników Path of Exile wciąż korzystała z tych przestarzałych systemów. Ostatni raz o Cube World na naszym portalu pojawił się wpis w 2013 roku. Nic więc dziwnego, że mogliśmy zapomnieć o tym tytule i w zasadzie postawiliśmy chyba wszyscy na nim krzyżyk, a to błąd, bo gier cały czas powstaje. Prace idą co prawda bardzo powoli, ale istnieje szansa, że jeszcze w tym roku, a może w następnym, doczekamy się oficjalnej premiery gry. 26 stycznia na Twitterze jednego z deweloperów Cube World pojawiło się kilka zdjęć przedstawiających nową przebudowaną wersję produkcji, która znacząco różni się od wcześniejszej odsłony. Od razu można zauważyć poprawioną grafikę, no i nowy interfejs. To zdecydowanie napawa optymizmem. Żeby tylko starczyło zapału. Cube World miał być pierwszym prawdziwym wokselowym MMORPG-iem w stylu Minecrafta. Potem jednak powstał Trove, więc Cube World właśnie z nim będzie teraz rywalizował o target graczy. W sumie, patrząc na urok całej produkcji, nie powinno być większego problemu. Wystarczy, że będzie dopracowana. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej, no i nie zapomnijcie strzelić suba oraz łapki w górę, aby być z nami na bieżąco. Do usłyszenia, cześć!